chciałbym zaprosić Państwa do procedowania projektów uchwał. Pierwszy projekt, druk nr 350, projekt grupy radnych. Panie Małgosiu, prezydentem jest pan Łukasz Bartuch. Proszę bardzo, druk 350. Proszę Państwa, dotyczy ten druk dwóch kwestii. Pierwsza to jest przeznaczenie kwoty 100 000 zł na monitoring Wielkiego Kawiarnia Ośrodka Wiśniowa. Druga rzecz dotyczy wykonania strony internetowej na 93. Obydwa tematy są znane dobrze. Strona kamera to do 2 lat, strona internetowa to 2 miesięcy, więc to nic więcej, to za bardzo miałem do pytania. Jeżeli można, o ile strona kamera i ten temat jest mi dobrze znany, natomiast chodzi mi o strony internetowe, to znaczy budowanie, jaka to jest? Ustawienie z powrotem serwera wraz z opieką osoby tej. Ale kto będzie to wykonywał? Na razie ja po prostu poradzę, żeby przygotowali na tę kwotę, znajdziemy jeżdżą tam kilka osób, które mają kontakty z jakimiś politykami, z wami, które o tym licznie się poruszają, więc wybierzemy powiedzmy jakąś taką osobę, która by to zrobiła rzetelnie, cały czas potem nacelowała tą stronę. Porozmawialiśmy też z panem radnym miasta, Dominikiem Jaśkowskim, też właśnie na posłowa o tym, że powinniśmy to zrobić, żeby tam na stronie powinien tak funkcjonować, więc będziemy na pewno tam. Radny Kaszmir, proszę bardzo. Proszę Państwa, mówiło się na temat tych 100 000 zł od 2 lat, od samego początku tej kadencji. Były to jakieś takie ulotne, niewytrafione rzeczy. Nie dostała Pani radna Fatorkiewicz odpowiedzi, kto będzie monitorował to, kto będzie po prostu miał kontrolę. Dlaczego to jest na miesięcznej? Mam po prostu malenkie obawy. Podejrzewam, jeżeli źle podejrzewam, że to będzie po prostu prowadził pan Marku, który jest jedną z wnioskodawców po prostu, bo tam akurat na Wiśniowej, że wszystkie tego typu inicjatywy wychodzące od grupy radnych, tym razem, ale inicjatorów radnych Łukasz Bartuch, no są robione po prostu od sprawy związane z internetem, z elektroniką, czyli po prostu rozwiązanie z branżą, którą pan prowadzi. Jeżeli miałbym wybierać, jako po prostu radny kamery po prostu, ukryte na osiedlu Wiśniowa. Nie wykonywać za to chodników za 61 tysięcy. Nie stawiać oczy na śmieci. To będzie zawsze nie zorganizować niedzielnicy. No bo niedzielnicy nie zorganizujemy. Bo chciałbym widzieć kogoś po prostu, kto za 9,5 tysiąca zorganizuje niedzielnicy. Nie mówiąc o straży miejskiej, której się zabiera po prostu 20 tysięcy. No to coś mi się wydaje, że kryje się po prostu za tym wniosek jakieś inne powiedzmy sobie to. Nie chcę tego się domyślać, ale no, nie podoba mi się to, co się dzieje po prostu w tej kadencji i apelowałbym po prostu o opamiętanie się części grupy radnych, którzy podzielają ten wniosek. Ja będę przeciwnym temu wnioskowi i namawiam po prostu pozostałych, aby tak samo byli. Dziękuję. Jako tutaj spadający... To jest wniosek grupy radnych i tutaj akurat nie chciałbym powiedzieć, że Łukasz otwiera mowę, tak? Więc ja bym chciał wyjaśnić tak kilka spraw. Przede wszystkim rozmawialiśmy tutaj z radnymi. Oczywiście będą później jeszcze czy w trakcie powiedzmy też pewne rzeczy oczywiście Łukaszowi przedstawimy, czy powiemy, że coś nie było tak i tak dalej, ale jednak jesteśmy przekonani, żeby zaryzykować przede wszystkim, bo to jest dla mieszkańców.
jeżeli ewentualnie, nie wiem, o tak rozmawialiśmy, powiedzmy, do końca sierpnia nie będzie ten projekt realizowany, nie będziemy to monitorować, Łukasz Wątek też ma za tym chodzić, pilnować, bo to nie jest też tak, że to jest, powiedzmy, wstawimy te pieniądze i wstawimy Zikitowi czy innym jednostkom na pożarki, a potem będziemy się dowijać, żeby nam oddali nasze pieniądze, nie. We wrześniu będziemy ewentualnie wtedy przemodelować, bo mamy takie możliwości, mamy takie prawo, te pieniądze i będziemy szukać słusznego rozwiązania. Co do Straży Miejskiej, też kilkakrotnie motuje dyskusja, skąd zabieramy te pieniądze. Mamy z MDK-u, to może wrócę do MDK-u. W którejś kadencji wcześniej prowadziłem w Niedzielnicy Trzeciej i byłem w stanie pozyskać kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy na Niedzielnicy Trzeciej. Więc nie wydaje mi się to problemem, aby po prostu byśmy się za tym lepiej rzetelnie zajęli, nie tylko wydawali te pieniądze, tylko spróbować od innych jednostek gminnych wyciągnąć troszeczkę więcej pieniędzy, żeby uczestniczyli w tym życiu naszej dzielnicy. Myślę, że na pewno te pieniądze, które teraz przykładam, spokojnie, może nawet uda nam się jeszcze więcej niż to, co zabieramy, dołożyć na dzień trzeci. Co do strony internetowej, to jak mówiłem wcześniej, była dyskusja też i na sesjach Rady Dzielnicy, jak i również w gronach szerszych, mniejszych. Strona internetowa nie funkcjonuje, bardzo źle, słabo. Najwyższy nie ma jej, w ogóle nie ma. Więc musimy z tą stroną coś zrobić. Nie jest to Łukasz Wątek, ja mam też kilku znajomych, którzy są specjalistami, informatykami w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mając jeszcze inne stopnie naukowe, spokojnie sobie z tym, jakąś sobie taką znajdziemy, która spokojnie by się zajmie. Nie będzie to na pewno Łukasz Wątku. Proszę tutaj nie brać sobie nic do tego, że Łukasz, który ma sieć internetową, będzie robić stronę internetową. Na pewno nie. Weźmiemy osobę, która w ogóle nie jest związana w żaden sposób, żadnym z radnych. No chyba, że tu padła propozycja, że za darmo by to Łukasz zrobił, no to ja się bardzo. Ale tu jeżeli chodzi o to, że nasza spółka chce dać pieniądze, jest to związane w tym momencie z finansami, ktoś odpowiada za tym wysokością wynagrodzenia, dbałością o konsumo i wykonanie, pielęgnację w cudzysłowie, cały czas dbania, aby żadne wirusy, żadne inne rzeczy się w tym nie działy. I myślę, że w tym kierunku idziemy, żeby po prostu naprawić. No, myślę, że tyle, nie wiem, jeżeli jakieś jeszcze by było zasadne, zarzucie to nie opowiem. Projektowanej uchwały. Proszę Państwa, po propozycji dwa paragrafy paragrafie trzecim, w wykonaniu jak polityka strony internetowej. Rozumiem, że jest to rzeczywiście potrzebne i pod tym się podpisuje. Natomiast wydaje mi się, że poza 10 tysięcy jest lekko przesadzona, jeżeli będzie na staw. Nie? No, ja mam inne zdanie, ponieważ wiem, że można to zrobić taniej. Co do proponowanej montażu na tym osiedla właśnie tej kamery, to chciałem Państwu zwrócić uwagę, że w druku numer 351 w sprawie wniosku do prezydenta już piszemy, podejmiemy uchwałę, że na lutowej sesji została taka uchwała przyjęta, ale jak na razie to takiej uchwały nie przyjęli. Czy autorzy tej uchwały uważają, że to już jest tak zaklepane, że się w tym samym momencie głosuje dwie uchwały? Ale jeszcze. No przepraszam bardzo, jest uchwała druk 351, jest wniosek do prezydenta miasta, że na osiedlu Wiśniowa będzie domontowane ślepe kamery. I jest apel do prezydenta, żeby zabezpieczył środki na pozostałe dzielnice. To przepraszam. Oczywiste, żeby to tak. A mogę skończyć? Proszę Państwa, to jest trochę nieelegancko. To jest, by już z góry ta uchwała została podjęta pierwsza. O tej mówimy w druku 350. Ja będę przeciwny tej uchwale. Dziękuję bardzo. Ja tylko w kwestii wyjaśnienia, jeżeli chodzi o tą stronę internetową, to uważam, że rzeczywiście ja już dawniej wyrażałam zaniepokojenie, że ta strona nie działa i cieszę się, że wreszcie ktoś się tą stroną zajął, więc odnośnie tego.
tego chciałabym nawiązać. Natomiast no, jeżeli chodzi o tę ślepą kamerę, no to sami dobrze wiemy, jaka była historia tej ślepej kamery. No, każdy ma już swoje zdanie wyrobione na ten temat. Karolina, pani proszę. Więc tak, jeżeli chodzi o paragraf pierwszy i drugi, to bardzo mocno niepokoi mnie zabieranie pieniędzy z zadań priorytetowych dzielnicy na zadanie, które pracują na tych zadaniach. Uważam, że pokrzywdzenie wszystkich mieszkańców dzielnicy poprzez zabranie im środków na remont chodników, schodów, ulic wraz z oświetleniem i montaż za tą cenę monitoringu tylko na jednym z osiedli naszej dzielnicy jest mocno niesprawiedliwe. Ponadto też zwracam uwagę, że prawdopodobnie z tych środków, które dobrze kojarzę, że się odpadły środki na planowany projekt Wodkowica, więc nie wiem, czy to rzeczywiście nie koliduje ze sobą. Okej, okay, jeżeli nie, to świetnie. Natomiast dalej wyrażam obawę, że w związku z tym będziemy ani remontować chodników, ani montować koszy, ani remontować schodów, chociażby wiecznie niedokończone schody na przykład strzelki, bo rozumiem, że nigdy nie doczekają realizacji. Ściąganie pieniędzy straży miejskiej, ja rozumiem, że są pewne zgody i zdaję sobie z tego sprawę, natomiast no, jest to jakby dodatkowe troszeczkę zmienienie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy. Jeżeli chodzi o dni dzielnicy, to fajnie, że ktoś uważa, że można zorganizować to za 9,5 tysiąca. W związku z powyższym uważam, że osoba, która uważa, że tak można, zorganizuje to za tą kwotę. Skoro się da, tak? Więc bo fajnie się podejmuje decyzji, mówi się, czy się da, czy się nie da zorganizować, jeżeli się nie organizuje tego samego. Więc jeżeli ktoś uważa, że się da, to rozumiem, że się tego automatycznie podejmuje za tą kwotę i pokaże, że się da. Jeżeli chodzi o świetną kamerę, to myślę, że to wszyscy wiemy, więc ja tylko powiem to głośno. Zaskakuje mnie, że osoby, które były przeciw temu projektowi latem, wakacje są teraz za, ale to chyba wszyscy wiemy dlaczego. I po trzecie, rzeczywiście, proszę pan skarbnika uważał. Druk 351 wskazuje jawnie, że już sprawa została przygotowana, pozdrawiam. Proszę Państwa, ja chciałem się odnieść tylko i wyłącznie do aktualizacji strony internetowej. Z prywatnych pobudek sprawdzałem, ile kosztuje zrobienie strony internetowej. To podstawy z wykupieniem serwera, to wszystkim mam strony i uważam, że 10 tysięcy wystarcza na 3,5 strony. 10 tysięcy jest kwota. Zrobienie strony to jest 1,5 tysiąca, więc mamy w momencie 1700 zł. Nawet jeżeli by miało to wymagać jeszcze jakiejś aktualizacji, 3000 jest w górach. Ale tak mówię, to jest tylko moje zdanie. Państwo złożyli taki projekt. Ja tylko tyle. Do reszty się wiąże, bo wszystko zostało powiedziane, nie ma co zrobić. Proszę bardzo, pan burmistrz. Jeszcze pytam na rzecz, co pan sobie na rzecz powiedział. Ten projekt, nie jestem specjalnym projektu. Mnie jednak bardzo się cieszę, że tutaj, że wale znalazły się przeświadczonym internetowym, ponieważ zgodnie z statutem naszej dzielnicy, także wszystkich innych dzielnic, dla tych obowiązek prowadzi stronę internetową, statutowych. Na tej stronie mamy zamieszczać informacje, tam zapisane w statutach, czy jakieś komentarze, to po prostu nie realizujemy, więc cieszę się, że ktoś to zobaczył i podjął temat. Jesteśmy jedyną dzielnicą, na której, jeżeli obywatel, mieszkaniec, ktokolwiek wejdzie na stronę internetową, widzi tam piękny napis, proszę tam przyjść za chwilę, strona jest aktualizacja, takiego pół roku. W związku z tym trzeba coś z tym zrobić. Tak, przedtem jakimiś 4 miesiącami faktycznie były newsy z lutego 2011 roku, jak ostatnio. Więc trzeba coś z tym zrobić, bo to świadczy o nas. Czy kwota 10 tysięcy, nie wiem, to już kwestia wnioskodawców. Pytanie, jaka ma być strona i czemu ona ma służyć. Czyli ma służyć mieszkańcom faktycznie do informowania kompleksowego na temat tego, co się dzieje w dzielnicy, to kwota 10 tysięcy złotych jest kwotą optymalną, jeżeli jeszcze pod uwagę będziemy większość aktualizacji tejże strony. W związku z tym tutaj nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń. Co do tego wydaje mi się, że wokół tych 10 tysięcy. Pewnie coś zostanie z tego, można będzie później przerzucić. Pod koniec roku, niemniej jednak trzeba zabezpieczyć taką kwotę.
W 2010 roku kierowałem to wtedy też taka kwota miała się pojawić w budżecie, ale została w ramach konsultacji i tej strony to pamiętam się dobrze, że to się nie udało. Do 3 tysięcy później okazało się, że to zawało, w związku z tym w 2010 roku też o takiej kwocie rozmawialiśmy. Co do Dni Dzielnicy, tylko chciałem formalnie przypomnieć, że zadanie organizacji Dni Dzielnicy figuruje również zadanie powierzonych w lokalnych wydarzeniach kulturowych. I tam jest jakaś kwota 12 tysięcy złotych, nie wiem, co ja pamiętam na czerwca, a może być trochę mniejsza, ale to około kilkanaście tysięcy. Więc razem na zorganizowanie Dni Dzielnicy 20 tysięcy, to jest mniej więcej kwota podobna do tego, za co odbywały się Dni Dzielnicy w zeszłej kadencji. To tyle uwag. Tak, mówię, to są to nasi sekretarze, się nie odpowiadać. Tak, chciałbym przypomnieć radnym, że nasz budżet składa się z dwóch części. Składa się ze środków powierzonych i składa się z priorytetów. I tak jak już tutaj radny wspomniał, kwota 9500 plus 12 tysięcy, to jest około na 20 tysięcy złotych. Podobnie z remontami pomników. Tu jest kwota 60 tysięcy złotych, ale budżet na powierzone wynosi około 2 milionów złotych. I za te pieniądze powierzone robimy chodniki, remontujemy drogi i inne rzeczy, więc nie będzie to miało żadnego wpływu na jakikolwiek remont chodnika. To jest kwota kilkadziesiąt razy mniejsza od sumy, które przeznaczamy na remont z funduszy powierzonych. Co do strony internetowej, strona internetowa może robić na 100 zł, można zrobić też na 100 tysięcy. Kwota 10 tysięcy złotych jest kwotą optymalną, żeby zrobić dobrze, działając ze stronę, z forum, z nimi rzeczami. Jeżeli coś zostanie, zawsze poczucie, że korzystamy. Więc powiem, że jest to kwota absolutnie adekwatna. Ja jeszcze z takim pytaniem do wnioskodawcy tego projektu. Czy istniałaby możliwość, bo na przykład jestem bardzo zainteresowana tą stroną i chciałabym, żeby ona powstała, natomiast nie ukrywam, że na ta ślepa kamera chciałaby mieć inne zdanie. Natomiast sposób redagowania tego projektu uchwały dla mnie uważam się taki przymuszający. Będę musiała się, jeżeli powiem nie, to będzie znaczyło, że ja nie chcę strony internetowej. Więc bardzo bym prosiła, żeby to powiedzmy przygotować ten projekt uchwały oddzielnie, żeby. Bo to jest troszeczkę dla mnie, nie dajcie mi Państwo możliwości wypowiedzenia się. Proszę? No w pakiecie raczej nie ukrywam się, że nie chciałabym na ślepo Jeszcze wrócę do tego druku 351. Ale jest związany 351. Do druku 351 jest bardzo taka praktyka, która nie wycofała się od tego. Znaczy ja tutaj, jak mówię, rozmawialiśmy tutaj w gronie osób popierających, nie popierających kamerę. Wiadomo, żebyśmy były na sytuację, bo chciałbym to też zaznaczyć, żeby nie było tak, że na przykład czy radna Ania Polskiej, czy inne osoby mówią, że są przeciwne kamery, rąk i tak dalej. Znaczy ja nie mówię, że jestem przeciwna, chcę mieć inne zdanie. Chciałem się składać. Daliśmy pieniądze na kamery dla Straży Miejskiej, nie wyszło to. Poszło powiedzmy z tym autobusem, też tam różnie to poszło, bo gdzieś artykuły, ale my jako radni mamy też obowiązek dbać o dobro mieszkańców. Jeżeli jest taka propozycja i to, puszczamy to jako powiedzmy taki pilotażowy projekt, jeżeli to zostanie przyjęte przez gminę, gmina to będzie realizowana, mieszkańcy będą zadowoleni, będzie to spełniało swoją rolę i ten efekt, jaki my chcemy, to nie widzę problemu, żebyśmy czegoś tego nie spróbowali. Nie jest to duża kwota do całego budżetu. Jeżeli nie wyjdzie to tak, jak chcielibyśmy, to tak jak mówiliśmy też i koledzy, który nas przekonywał na tej kamery, będziemy powiedzmy z wrześniem wtedy to wycofywać, będzie być to realizowane, bo mogło to być w inny sposób, gdzie winy. Ale teraz chcemy jak najbardziej przebywać, odbędzie mieszkańcom spróbowania wykorzystywania takich nowych systemów, których na przykład nie ma. I my jako dzielnica wnioskujemy za tym, jako część grupy radnych, nie wiem jakie będzie poparcie, to pokaże głosowanie, czy radni są za tym, czy nie. Nie jest to tak, że to jest przygotowane, jest pewne, że wszyscy są popierani. Głosowanie to pokażę. Ja zgłaszam sprawę do tej uchwały. Czy
czyli aby składało się tylko i wyłącznie z wykonania pożyczek wspólnoty narodowej. Czyli proponuje się wzięcie 10 tysięcy złotych od mózgu schodu, terenów i tak dalej i przekazanie tej kwoty na stronę rynkową w kwocie 10 tysięcy i taka jest głównie w pośrednictwie. A później oddzielimy kiedyś tą zakupę, bo... No to wie, do tej jest, jest taka poprawka. Jest na piśmie. Jest na piśmie. Paragraf pierwszy postanowi się anulowanie asystencji celem priorytetowych. Jak się mówi o ograniczeniu kwoty. Ja mam podników 10 tysięcy. W paragrafie drugim postanawia się uruchomienie asystencji do zadania za kwotę 10 tysięcy złotych. Wykonanie aktualizacja strony internetowej Rady Dzielnicy Trzeciej Podnik Czerwony. Tak, tak, nie poprawka, tak propozycja. Zdanie możemy jeszcze. Znaczy nie, bo faktem taka redakcja uchwały w dwóch różnych sprawach jest trochę nieszczęśliwa. W tym sensie część osób może mieć jakieś uchwała jakby dotyczy ślepej kamery i dotyczy strony internetowej. Poszczególne osoby mogą mieć różne zdania na temat tych dwóch zadań, a głosowanie no, jest w pakiecie. Ja bym chciał jeszcze do swojej poprawki, nie chciałbym być wątpliwy, tylko że o stronie internetowej, która nie działa, to radni wiedzieli od 4 miesięcy, ja jestem szeregowym radnym albo przewodniczącym jednej komisji, jest kilku radnych, którzy są szeregowi. No i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że może nie będzie, ale powinno być zrobione. Panie, chodzi o coś innego. Część radnych, część radnych chce zagłosować za wykonaniem strony internetowej, natomiast niekoniecznie chcą dać głos za montażem ślepej kamery. I tak, wtedy się wstrzymują, to wtedy się wstrzymują również w sprawie strony internetowej. Co było to chyba, że nie chcecie, że tak uważał strony internetowej, od 4 miesięcy można uzyskać. Nie, chodziło o to, że można by napisali dwa projekty uchwał. Jeden dotyczący wykazania, a drugiej strony internetowej. I byłoby po problemie. Dobrze, usłyszymy. To jest poprawka złożona, kto z Państwa nie ma kamery w ogóle. Tak, ta poprawka powoduje usunięcie zapisów dotyczących ślepej kamery. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej poprawki? Ale momencik, panie radny, to jest wpływanie na radnego. Jeżeli radna podejmuje głos, przyznam, że nie rozumiem tej sprawy. Dobrze, przepraszam, wydawało mi się, że dla... Pani radna podniosła rękę, natomiast pan wybiera na nią w tym momencie nacisk. Nie rozumiem tego. Dobra, przypomnijmy to milczenie, powtórzmy po prostu głosowanie. Podejdźmy jeszcze raz do tego głosowania. Bardzo bym prosił, żeby każdy głosował sam za siebie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw wprowadzeniu poprawki? 9. Dobrze liczę? Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo mamy nie zrobić. Jeszcze to jest przeciw wprowadzeniu poprawki? 9. Czytam, że Rada odrzuciła poprawkę. Kto się wstrzymał głosu? Jedna osoba. Drodzy Państwo, poprawka została odrzucona. Przystępujemy do głosowania uchwały projektu w treści pierwotnej, tak została zgłoszona. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały za rok 350? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Kto wstrzymał się od głosu? Raz, dwie osoby. Chcę, że Rada przyjęła projekt uchwały za projekt 300.